Dzień dobry, klaso siódma. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też, także zaczynajmy. Ostatnio zajmowaliśmy się dialogiem o tym, jak znajomej osobie minęła podróż. Dziś zajmiemy się czymś podobnym, z tym, że nie będzie to dialog, tylko taki bardziej spójny tekst. Cele, jakie przygotowałem dla Was na dziś, to pierwszy, zapoznamy się z przykładowym opisem podróży, tak? Właśnie tego będzie dotyczyła nasza lekcja, nie dialogu, tylko takiego krótkiego opisu podróży. No i drugi cel, sami zaplanujemy opis własnej podróży. To są takie dwa nadrzędne cele na dzisiejszą lekcję. I na początek chciałbym, żebyśmy otworzyli nasz podręcznik na stronie 68. Zajmiemy się zadaniem numer 1. Polecenie tutaj brzmi: przeczytaj przykładowy tekst i posłuchaj. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia. My sobie słuchanie odpuścimy i po prostu od razu przejdziemy do przeczytania tekstu, bo i tak będziemy musieli prześledzić, co tam jest napisane i ten tekst wygląda następująco. Słuchajcie, polecenie właśnie przeczytaliśmy, a mamy też w ABC, DEF wydarzenia, które miały miejsce i one są nieuporządkowane. Zanim, słuchajcie, zajmiemy się tymi wydarzeniami, przeczytamy sobie tekst, który, że tak powiem, jest na fioletowym tle. Jak już go przeczytamy po angielsku, będziemy sobie go tłumaczyć na język polski i wtedy zajmiemy się też wydarzeniami, które są opisane nad tekstem. Zaczynamy. Hi, Nick. Well, we've arrived in the USA, but it was an awful journey. We set off from London on time, but we couldn't land in New York because of bad weather. First, we flew to Washington, D.C. Then, we waited for 3 hours to get off the plane. Next, we queued for 2 hours at the immigration desk. After that, we waited 45 minutes for the bus. Finally, we arrived at the hotel at midnight. We were exhausted. Look at the picture of my little sister. We've booked another flight to New York for tomorrow. I'll send an email when we get there. Live. No i słuchajcie, teraz przeczytamy sobie ten tekst po polsku. I ten tekst mamy tutaj. No i słuchajcie, mamy też już po polsku wydarzenia. I one są dalej nie po kolei, ale uporządkowaniem tych wydarzeń zajmiemy się po przeczytaniu tego tekstu po polsku. No to zaczynamy. To wygląda jak e-mail koleżanki do kolegi. Liv to jest imię na pewno dziewczynki, Nick to jest chłopiec, czyli do niego jest zaadresowana ta wiadomość. Cześć, Nick. Cóż, przybyliśmy do USA, ale to była okropna podróż. Wyruszyliśmy z Londynu punktualnie, ale nie mogliśmy wylądować w Nowym Jorku z powodu złej pogody. Najpierw polecieliśmy do Waszyngtonu. Potem czekaliśmy przez 3 godziny, aby wysiąść z samolotu. Następnie staliśmy w kolejce do punktu odprawy imigracyjnej przez 2 godziny. Potem czekaliśmy 45 minut na autobus. W końcu dotarliśmy o północy do hotelu. Byliśmy wyczerpani. Spójrz na zdjęcie mojej małej siostry. Zarezerwowaliśmy na jutro kolejny przelot do Nowego Jorku. Wyślę e-mail, gdy tam dotrzemy. Liv. No i słuchajcie, siostra faktycznie wygląda niezbyt zadowoloną. I sądząc po opisie, ma prawo się tak czuć. Patrząc teraz na te wydarzenia, które są nad tekstem,
Spróbujmy je sobie uporządkować. I pierwsze wydarzenie mamy już oznaczone cyferką 1, więc samolot opuścił Londyn. To jest pierwsze. Mamy też do wyboru, przylecieliśmy do Waszyngtonu, to jest w A. W B mamy przybyliśmy do hotelu. W C mamy czekaliśmy na wysiadkę z samolotu. W E mamy czekaliśmy na autobus. No i F staliśmy w kolejce przy odprawie imigracyjnej. No to patrząc teraz w tekst, co jest drugie po samolocie opuszczającym Londyn? Polecieliśmy do Waszyngtonu, do miasta Waszyngton. Czyli chyba A. Tak jest. Dwójka jest już oznaczona. Następnie staliśmy w kolejce do punktu odprawy imigracyjnej. Nie, jeszcze wcześniej było. Czekaliśmy przez 3 godziny, aby wysiąść z samolotu. Czyli to jest trzecie. Ok, teraz idziemy dalej. Następnie staliśmy w kolejce do punktu odprawy imigracyjnej, czyli F będzie czwarte i jest czwarte. Dobrze, idziemy dalej, słuchajcie. W końcu dotarliśmy o północy do hotelu, czyli B. Czekaliśmy na autobus. A, faktycznie, to jest piąte. Nie zwróciłem uwagi. Przez 2 godziny przy odprawie, a potem 45 minut na autobus. No i hotel, przybycie do hotelu, to ostatni punkt. Szósty. Tak wygląda chronologicznie. Tak wyglądają chronologicznie wydarzenia z tego tekstu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w oryginalnym tekście znajdują się wyrazy, które są pogrubione i one pomogą nam w dalszym etapie lekcji, bo to są takie wyrazy typu first, albo after that, albo next, albo finally i one spełniają funkcję takich łączników, takich spójników, dzięki którym można przez tekst przebrnąć płynniej. I na tym się skupimy za chwilkę jeszcze. A teraz otwórzmy podręcznik na stronie, na podręczniku już jesteśmy, ale na tej samej stronie zajmiemy się zadaniem numer 3. Polecenie tutaj brzmi: przepisz do zeszytu tekst, wybierając odpowiednie słowa. No i słuchajcie, ten tekst wygląda tak. My zanim go sobie przeczytamy po angielsku, przetłumaczymy go sobie i w tym tekście, podobnie jak w tekście na fioletowym tle, znajdują się wyrazy pogrubione czarną czcionką i one spełniają funkcję takich łączników, takich spójników, dzięki którym płynniej można prześledzić tekst. I mamy do wyboru dwa łączniki, w sumie 5 przykładów po 2 łączniki, ale tylko jeden jest właściwy. No i słuchajcie, większość z tych łączników już znacie, ale mimo wszystko ja pozwoliłem sobie przetłumaczyć ten tekst. Na kolorowo mamy wyrazy, z których będziemy wybierać. I żeby teraz zrozumieć ten tekst jak najlepiej, przeczytamy go sobie po polsku, a jak już wybierzemy wszystkie słowa, które trzeba wybrać, przeczytamy sobie ten tekst po angielsku. Dobra, zaczynamy po polsku. W zeszłym roku pojechaliśmy na wycieczkę autobusową do Nowego Jorku. Następnie, albo najpierw, pojechaliśmy na Times Square w centrum Manhattanu. Potem, albo w końcu, podjechaliśmy pod brzeg Central Parku i zobaczyliśmy Muzeum Historii Naturalnej. Najpierw, albo następnie, pojechaliśmy do Harlemu i zobaczyliśmy Apollo Theater, czyli taki stary teatr. Potem, albo w końcu, pojechaliśmy wzdłuż Park Avenue, czyli Alei Parkowej. Potem, w końcu, wysiedliśmy z autobusu przy Muzeum Guggenheima. Było cudownie. I słuchajcie, mnóstwo atrakcji, ale trzeba wybrać właściwe słowa, tak żeby ten tekst miał sens. Więc w pierwszym, już po wyruszeniu, powiedzmy do Nowego Jorku, ja bym postawił na najpierw, bo to jest tak jakby początek, wprowadzenie do
punktów, przy których się zatrzymywaliśmy. Więc najpierw jest najlepszą opcją tutaj. Najpierw pojechaliśmy na Times Square w centrum Manhattanu. W końcu tutaj odpada, bo w końcu ja bym zastosował na końcu. Weźmiemy potem. O, teraz jest lepiej. Potem podjechaliśmy pod brzeg Central Parku i zobaczyliśmy Muzeum Historii Naturalnej. Najpierw już wykorzystaliśmy, i to się stosuje raczej raz niż kilka razy, i weźmy teraz następnie, bo to bardziej pasuje. Next. Następnie pojechaliśmy do Harlemu i zobaczyliśmy Apollo Theater. W końcu, chyba za wcześnie jeszcze, after that to jest mniej więcej to samo co then, czyli potem, więc na to postawmy. I mamy to podkreślone. Pojechaliśmy wzdłuż Park Avenue i ostatnie, co mamy do wyboru, to potem albo w końcu. No skoro to jest końcówka tekstu, to ja bym postawił właśnie na w końcu. I mamy finally. I słuchajcie, wysiedliśmy z autobusu w końcu przy Muzeum Guggenheima. Teraz taki tekst ma sens. I te same wyrazy pojawiały się w naszym oryginalnym tekście na fioletowym tle. Tam też mogliście zobaczyć te wyrazy, które spełniały tę samą rolę. Takich łączników między zdaniami. Takich spójników, dzięki którym płynnie mogliśmy czytać tekst. I teraz przeczytamy sobie ten tekst w oryginale. Ten z ćwiczenia trzeciego. We went on a bus tour in New York last year. First, we went to Times Square in the center of Manhattan. Then, we drove up one side of Central Park and saw the Museum of Natural History. Next, we went to Harlem and saw the Apollo Theater. After that, we drove down Park Avenue. Finally, we got off the bus by the Guggenheim Museum. It was brilliant. I tak wygląda ten tekst. Tak wyglądają odpowiedzi do tego tekstu. A teraz zadanie dla Was. Bo w celach lekcji powiedzieliśmy sobie, że będziemy planować własną podróż. I mam do Was prośbę, stwórzcie własny opis podróży. Może być to opis prawdziwej podróży albo opis zmyślony. I tutaj macie wskazówki co do tego, jak napisać ten krótki tekst. Najpierw zaplanujcie sobie, zróbcie sobie na brudno notatki o prawdziwej lub wymyślonej podróży i uwzględnijcie takie części, że tak powiem, waszego opisu. Zawrzyjcie wstęp, w którym będzie powiedziane, napisane, dokąd jechałeś, dokąd jechałaś, jaka była ta podróż, dobra albo zła. Opis to już taka część główna tekstu. Tu będziecie się skupiać na szczegółach odnośnie tego, co się wydarzyło w czasie tej wycieczki i w jakiej kolejności chronologicznej, bo może będzie kilka wydarzeń w waszym opisie, może jedno, może dwa, może trzy. Więc zróbcie to chronologicznie. No i zakończenie, jak się ta podróż skończyła, po jakim czasie, z jakimi waszymi wnioskami. No i słuchajcie, zróbcie to w formie trzech takich akapitów, trzech takich paragrafów ze wstępem, opisem i zakończeniem i możecie korzystać z przykładowego tekstu na fioletowym tle, własnych notatek, no i tych wskazówek, wstęp, opis, zakończenie. Możecie uwzględniać takie rzeczy jak czas present perfect, czas past simple, wyrażenia związane z ilością typu a lot of, many, much, any, some, a few itd., itd. Możecie uwzględnić słówka o podróżowaniu, które mieliśmy na początku działu, przymiotniki związane ze skrajnościami typu malutki, olbrzymi, wrzący, albo upalny, kontra na przykład lodowaty, tego typu wyrażenia. No i możecie używać takich łączników, spójników typu najpierw, potem, następnie, znowu potem i w końcu.
I umówmy się, że taki tekst niech będzie napisany przynajmniej tak na jedną stronę w zeszycie. A tutaj macie przykład tego, jak można wykorzystywać spójniki czy też łączniki, te grubą czcionką napisane. Najpierw, potem, następnie, znowu potem, w końcu. Mamy first we flew to Washington DC. Najpierw polecieliśmy do Waszyngtonu, miasta Waszyngton. Then we waited for 3 hours, czyli potem czekaliśmy przez 3 godziny. Next we queued for 2 hours at the immigration desk. Następnie staliśmy w kolejce, czy też czekaliśmy w kolejce przy odprawie imigracyjnej przez 2 godziny. Tego już nie udało mi się zmieścić. After that we waited 45 minutes for the bus, czyli potem czekaliśmy 45 minut na autobus. Finally we arrived at the hotel at midnight. W końcu przybyliśmy o północy do hotelu. Wy nie musicie dokładnie tak tego robić, ale spróbujcie zawrzeć te wyrazy, bo one naprawdę spełniają świetną funkcję w czytaniu dla drugiej osoby. Jest łatwiej przebrnąć tekst i płynniej. I tutaj mamy podsumowanie waszego zadania. Napisać opis. Trochę wyszło komicznie. Zróbcie opis prawdziwej lub zmyślonej podróży na minimum jedną stronę od zeszytu. I umówmy się, że do piątku możecie to zrobić, prześlijcie mi to powiedzmy do godziny 11, bo wtedy byśmy zaczynali naszą lekcję w szkole i to jest takie wasze zadanie domowe. A na dziś wystarczy. Następny film zrobimy sobie niedługo. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować cele naszej dzisiejszej lekcji. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.